Nie odpowiem na każde pytanie. 174 wywiad dzisiaj, czy w ogóle? Dzisiaj w ogóle. Nie, już wiesz, jak się... Ale ty słuchasz jeszcze pytań i masz takie tam, że na przykład ja się pytam o coś tam, a ty no tak, tam coś tam. To teraz odpowiedz na... No i co ciągle? Odpowiedz na najczęściej zadawane pytanie. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie. Tak, bez wymieniania pytania, ja spróbuję zgadnąć, jakie było. Najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie. Nie mów, tylko odpowiedz. Dzisiaj zagrają. To jest najczęstsze pytanie? Najczęstsze pytanie jest o to, kto wystąpi na scenie, albo kto jest najważniejszym czy najważniejszymi artystami festiwalu. A dlaczego nie ma tutaj metalu? Sceny metalowej jakiejś? Ponieważ. Przynajmniej jak na razie nie mieści się metal w formule tego festiwalu. Niewykluczone, że kiedyś to się zmieni. Natomiast festiwale metalowe funkcjonują w Europie raczej w ten sposób, że są dedykowane tylko temu rodzajowi muzyki, tudzież muzyką bardzo zbliżonym. Raczej muzyka metalowa nie pojawia się na klasycznych festiwalach, wielkich festiwalach plenerowych albo w małej formie. Ale bywa. Bywa, oczywiście. U nas na razie jej nie ma. Ale nie można mieć też wszystkiego. Gdzie chciałbyś postawić tą kolejną scenę? Nie, no ale na przykład na main stage coś cięższego? Nie wykluczam, że tak się zdarzy pewnego pięknego dnia, bo umysł trzeba mieć otwarty, tak jak i festiwal jest otwarty. Heineken to sukces? Mówię o openerze? Tak w ogóle? Co za pytanie? No, takie wiesz, próbuję się podejść z której strony. Pytasz o tegoroczną edycję? Tak, o tegoroczną najpierw. Oczywiście tak, no przecież widzimy, no jak mógłby nie być sukces, jak mamy takich fantastycznych festiwalowiczów, którzy, bo dzisiaj rozmawiamy ostatniego dnia, którzy dzisiaj gremialnie w komisjach wyborczych pojawili się w promieniu 40 kilometrów. Że sparaliżował Heineken komisję wyborczą w okolicy? Nie. Naprawdę wszystko, pomimo tego, że była bardzo duża frekwencja uczestników festiwalu, to rozłożyło się to racjonalnie, każdy chwilę odczekał i nie było żadnych większych problemów, z czego się bardzo cieszę i też staraliśmy się włożyć dużo wysiłku przez ostatnie tygodnie, aby tak to przebiegało. No, ja uwielbiam przechadzać się po terenie festiwalu. Widziałem to i ówdzie. Dokładnie. Czasami porozmawiać z kimś, czasami po prostu chłonąć i poczuć atmosferę. Pracując jeżdżę drogą techniczną naokoło, ale też pracując przebiegam tutaj po terenie. No i co może twórcę festiwalu bardziej cieszyć niż taki widok? Nic, no to jak mogę być nieszczęśliwy? Jest widok jest imponujący. I bardzo spełniony. Za chwilę na scenę wyjdzie Jack White, jedna z najważniejszych postaci współczesnej muzyki. W kwietniu nie chciałeś powiedzieć, czy będzie w Tydraniu. Tak, dokładnie. Pytałeś mnie o to, ja ci nie odpowiedziałem. Jak to jest nie odpowiadać na takie pytania, bo to już wiedziałeś wtedy, przecież musiałeś wiedzieć. Wiedziałem. Jak to jest tam, wiesz? Wiedziałem, że nie powiem. Poker? Przed chwilą przywitałem Normana Cooka, Fatboy Slima. Za chwilę udaje się na spotkanie z Damianem Marleyem i Nasem. Pełnia szczęścia. I mam nadzieję, że też się przekłada to na te dziesiątki tysięcy uczestników festiwalów, którzy wyjadą z tego terenu zadowoleni, szczęśliwi i z niesamowitymi wspomnieniami, ale jak popatrzymy na te wszystkie twarze, to o to chodzi. Coś specjalnego w przyszłym roku na dziesięciolecie? Tak, na pewno będziemy starali się myśleć o tym dziesięcioleciu i o tym jubileuszowym festiwalu w sposób szczególny. 10 scen? Jeszcze nie ma szczegółów, a nawet jak są, to podobnie jak zespołem... Ale nie odpowiesz mi. Nie odpowiem ci, albo odpowiem wymijająco, bo nadejdzie taki moment, kiedy będziemy to ogłaszali. Natomiast to jest edycja specjalna i tak też do niej będziemy podchodzili. I jestem pewien, że ta dziesiątka będzie się przez najbliższe miesiące przewijała, a szczególnie przez te... bo jest ciepło, pięknie, mamy słońce od wielu dni, przez te wszystkie zimowe noce, w których będziemy rozmawiali o festiwalu i słuchali informacji o nowych artystach, bo myślę, że podobnie jak ten moment, tak samo tamten jest ważny do przetrwania zimy i jesieni. No bardzo ci dziękuję, życzę ci takiego, wiesz, tortu na dziesięciolecie wielkości main stage co najmniej. Dziękuję, to może w sumie jakiś dobry pomysł, może jakiś wielki tort?
Tortolipa, lepiej wiesz, jakąś gwiazdę, która by obchodziła dziesięciolecie, na przykład jakiś rówieśnik. W tym roku mieliśmy gwiazdę, która obchodziła 20-lecie na rozpoczęciu festiwalu. Będziemy nad tym pracowali i już zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tą nadchodzącą jubileuszową edycję. Bardzo dziękuję, dziękuję Ci za cały festiwal i za rozmowę. Dzięki. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki.